Dzień dobry Państwu, jestem Enormistationis, jestem filologiem klasycznym. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek z cyklu Filologia Klasyczna w Praktyce, w którym nareszcie zajmiemy się dziełem Marka Aureliusza Ta eis he auton. Szanowni Państwo, jak wielokrotnie mówiłem, troska o samego siebie, czyli he epimeleia he autu, czy też cura sui, to seria praktyk, technik samego siebie, czy ćwiczeń duchowych, jakie podmiot musi wykonać w pierwszej kolejności, aby mógł odkryć własną tożsamość i prawdę o sobie, a następnie mógł je wybrać i ocenić pod względem przydatności, by w końcu wprowadzić je w życie. W książce poświęconej filozofii Marka Aureliusza, Twierdza duchowa, Pierre Hadot poddaje analizie ćwiczenie, jakie cesarz proponuje każdemu, kto pragnie zatroszczyć się o samego siebie, polegające na identyfikacji i określeniu siebie poprzez analizę składników istoty ludzkiej. W tym miejscu zacytuję fragment z 12 księgi rozmyślań Marka Aureliusza, dokładnie 12.3. W najnowszym tłumaczeniu tego dzieła na język polski pana Krzysztofa Łapińskiego, którego korzystając z okazji serdecznie pozdrawiam, o ile ogląda ten program. Marek Aureliusz pisze tak. Trzy są elementy, z których jesteś złożony: ciało, tchnienie i umysł. Dwa z nich są tylko twoje w takim zakresie, w jakim musisz się o nie troszczyć. Dopiero trzeci jako jedyny jest w najwyższym stopniu twój. Dlatego jeżeli oddzielisz od siebie, to jest od swojego myślenia, wszystko co inni czynią lub mówią, czy też co sam uczyniłeś lub rzekłeś, a także to, co może zdarzyć się w przyszłości i wzbudza twój niepokój, i wszystko, co niezależne jest od ciała otaczającego cię, czy też naturalnie złączonego z tobą tchnienia, i wszystko, co napływa z zewnętrznego wiru zdarzeń, wówczas czysta moc twego umysłu, uwolniona od współprzeznaczenia, dzięki samej sobie żyje, czyniąc rzeczy sprawiedliwe, chcąc tych, które do niej przychodzą i mówiąc wyłącznie prawdę. Jeżeli oddzielisz, powiadam, od władzy kierowniczej te wszystkie przydatki, zaczątki namiętności, przyszłość i przeszłość, staniesz się jak empedoklejska kula, która cieszy się swoją jednością i będziesz ćwiczył się wyłącznie, żeby żyć tym życiem, którym żyjesz, to jest teraźniejszością. Wówczas pozostałą część życia, póki nie umrzesz, będziesz żył niewzruszony, zachowując życzliwość i pogodę wobec własnego daimona. A zatem, takie ćwiczenie, przez które podmiot próbuje zidentyfikować się i określić samego siebie, rozpoczyna się od analizy części składowych człowieka. Ciała, życiowego tchnienia, dechu, czyli duszy, która ożywia ciało, oraz rozumu, który ocenia, wyraża zgodę i jest przewodnikiem duszy. Taki opis ludzkiej istoty odnajdujemy w wielu miejscach u Marka Aureliusza, między innymi w księdze drugiej, trzeciej, piątej, 8, 11. Niekiedy Marek Aureliusz wspomina tylko o duszy i ciele, a niekiedy o duszy i wiedzy dyskursywnej. He episteme dianoia. Jako tych częściach, które kierują duszą i traktuje je synonimicznie. Mianowicie,
Pierwszy etap, na jaki podmiot powinien zwrócić uwagę przy określaniu samego siebie, polega na rozpoznaniu tego, że ani ciało, ani życiowe tchnienie, dech, dusza nie są w rzeczywistości tym, co określa par excellence siebie. Nawet jeżeli jednostka troszczy się o nie na mocy doktryny obowiązków, ciało, soma i duch, pneuma, ponieważ zostały narzucone przez los, niezależnie od jego woli, de facto nie należą i nie zależą od jednostki. Taki rodzaj troski o samego siebie Pierre Hadot określił prawdopodobnie na podstawie zasad stoickiej logiki jako dyscyplina zgody, czy też jak zaproponował tłumacz Pierre Hadot na język polski, pan Piotr Domański, dyscyplina zgody na zdarzenia. W mojej opinii nie tylko dotyczy to podejmowania decyzji i wyrażania owej zgody, ale także ma wpływ na cały proces poznawczy człowieka. W każdym razie, w tekście, który wcześniej cytowałem, Marek Aureliusz opisuje także różne bariery ograniczające samego siebie oraz proponuje ćwiczenia, za pomocą których można je oddalić od siebie, czy nawet całkowicie ich się pozbyć. Ale o tym porozmawiamy w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Enormi stationis.